Matura z biologii z maja 2018 roku. Nowa podstawa programowa. Zadanie pierwsze. Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny, przygotowany w celu zilustrowania właściwości błony komórkowej. Zadanie 1.1. Uzupełnij poniższe informacje. Określ, jak po kilkunastu minutach zmieni się poziom cieczy w rurce w stosunku do zaznaczonego poziomu początkowego. Podniesie się, obniży się oraz podaj nazwę procesu, który jest przyczyną obserwowanej zmiany. Moi drodzy, żeby poprawnie rozwiązać to zadanie, należy cofnąć się do zaprezentowanego schematu. Można na nim zaobserwować, że roztwór glukozy jest otoczony wodą. Błona półprzepuszczalna sprawia, że cząsteczki glukozy nie mogą przez nią przechodzić. W tym momencie będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem osmozy. Polega ona na tym, że woda przechodzi z roztworu, który ma mniejsze stężenie substancji, do tego roztworu, gdzie stężenie substancji jest większe. Można sobie wytłumaczyć to następująco: woda przechodzi do tego roztworu, który jest bardziej stężony, żeby go rozcieńczyć. Wędrówka wody w takim kierunku spowoduje to, że poziom cieczy w rurce podniesie się. I oczywiście nazwa zjawiska to osmoza? Zwróćcie uwagę na schemat punktowania. Żeby dostać jeden punkt, należy poprawnie odpowiedzieć na każde z pytań. Bardzo ważne jest to, że nie będzie uznawana dyfuzja. Chodzi o to, że może i owszem, osmoza jest rodzajem dyfuzji, ale jest rodzajem szczególnym. W domyśle, kiedy w biologii mówimy o dyfuzji, to mamy na myśli dyfuzję cząsteczek substancji rozpuszczonej, a nie cząsteczek rozpuszczalnika. W tym przypadku będzie to jedynie osmoza. Zadanie 1.2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A do C oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród od 1 do 3. Jeżeli w zlewce będzie znajdował się 15% wodny roztwór glukozy, a w kolbie z dnem wykonanym z błony półprzepuszczalnej 10% wodny roztwór glukozy to po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce a. obniży się b. podniesie się c. nie zmieni się ponieważ 1. Ruch cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną jest możliwy tylko w jednym kierunku 2. Cząsteczki glukozy będą przemieszczać się z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, 3 cząsteczki wody będą przemieszczać się z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Od razu możemy wykluczyć ruch cząsteczek glukozy to, co zrobiliśmy przy zadaniu 1.1, czyli cały podpunkt drugi. Teraz należy zadać sobie pytanie o kierunek osmozy. Tak jak ustaliliśmy wcześniej, woda przechodzi z mniejszego stężenia substancji do stężenia większego, po to, żeby rozcieńczyć ten roztwór. W tym przypadku w kolbie roztwór jest bardziej rozcieńczony, przez co woda z kolby przechodzi do zlewki i poziom obniża się. Pasuje zatem odpowiedź A3. Rozwiązanie tego pytania nie pozostawia większych wątpliwości. Tutaj może być poprawna tylko jedna odpowiedź i za nią otrzymacie punkt. Chcesz być na bieżąco z materiałami Akademii Białego Fartucha? Zapraszam Cię do subskrybowania kanału.